Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli od poruszenia kwestii, dlaczego jesteśmy tutaj akurat dzisiaj, pomimo sytuacji w naszym państwie. Zdrowia, jakbyś mogła. Dzisiaj jest 15 stycznia, dzień protestu, miał się odbyć strajk dla klimatu. Z powodu różnych ostatnich wydarzeń strajk został przeniesiony na 15 lutego, jednak do dzisiaj można było składać uwagi do Ministerstwa Energii, do projektu polityki energetycznej Polski do 2040 roku, PEP40. Jesteśmy tutaj, żeby złożyć te uwagi, że chcemy pokazać, że my również mamy głos, że mamy nasze uwagi do tego projektu. My jako młodzież, my jako uczniowie liceów musimy się zajmować właśnie tym, bo nikt tego z nas nie robi, nikt tego z nas nie zrobi. Tylko właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj i teraz w trakcie szkoły. Żyjemy w takim paradoksie, że osoby, których dotyczy dany temat, nie mają w nim możliwości wyrażenia swojego głosu. I chcemy pokazać, że jednak go mamy i że potrafimy w trakcie lekcji wyjść, zorganizować oddolnie strajk, w którym pokażemy, że mamy ten głos. Ale dlaczego musimy go wygłaszać akurat teraz? W sensie, dlaczego jesteśmy tutaj pod Ministerstwem Energii, a nie gdziekolwiek indziej, na przykład pod Sejmem, gdzie... Dzisiaj nie jesteśmy pod Sejmem dlatego, że airstrike został odwołany i też... przełożony na 15 lutego, na który serdecznie wszystkich zapraszamy, ale z racji tego, że wydarzenia wczorajszego dnia nie pozwalają nam na pójście tego, ponieważ też ludzie w głowach mają miejsce poświęcone na taką refleksję do tej tragedii i zorganizujemy 15 lutego wydarzenie, na które zapraszamy serdecznie wszystkich, a dzisiaj składamy te uwagi, dlatego też, że jest ostatni dzień możliwy, w którym możemy je składać. Tak. Wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z powagi sytuacji, ale w sensie w naszym wieku, nie mówię o tutaj obecnym, bo tutaj obecni wszyscy oczywiście rozumieją, o co chodzi. Ale jest projekt polityki energetyki naszego państwa na następne 21 lat. I ona jest ułożona tak niesamowicie krótkowzrocznie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć tego do wiadomości, dlatego tutaj jesteśmy, dlatego zebraliśmy z paruszku ponad, w okolicach 900 uwag. To jest ogromna liczba. Myślę, że fantastycznie ukazuje, że młodzież jednak przejmuje się tym, że za kilka lat nie będzie już można gdzie żyć, bo nie będzie wody, bo nie będzie energii, bo powietrze będzie tak zanieczyszczone, że wyjście na dwór będzie się wiązało z momentalną śmiercią. Oczywiście trochę hiperbolizuję, aczkolwiek mam nadzieję, że jest zrozumiałe, co chcę przekazać. Idziemy tam walczyć z tą krótkowzrocznością, z ideologicznym nie, które zostało postawione energią odnawialną generalnie i inwestycją w nie. Generalnie chodzi też o to, żeby złapać ten ostatni moment, w którym jeszcze możemy coś zmienić, bo jeśli wszyscy zjednoczymy się na całym świecie, na razie my możemy mówić o Polsce, ale są też ruchy za granicą i moment, w którym młodzież zjednoczy się do działania, może być naprawdę znaczący dla naszej historii. Dlatego teraz bierzemy wszystkie nasze uwagi, prawie 900 głosów uciśnionej młodzieży i lecimy do ministerstwa to wszystko zgłosić. Dobrze. Każdy ma jakieś swoje uwagi, bo jeszcze mamy masę. Proszę Państwa, przepraszam,
żeby było wszystko grało. Proszę pozbierać 3 czy 4 osoby, bo tu państwo dyrektorzy czekają. Nie możecie państwo tak wchodzić 100 czy ileś osób. Tak nie może być. Dlaczego? Dlatego, drogi państwo, chyba się tak jest delegacja. Przedstawili wszyscy. Nie, ale dlaczego to są ludzie, którzy każdy z nich chce złożyć pani? Ale drodzy państwo, nie utrudniajcie. Nie, to państwo utrudniacie. Ci młodzi ludzie, to państwo utrudniacie. To ci młodzi ludzie chcą złożyć uwagi. I kto no tutaj to bardzo dobrze, że złożą. Proszę to przekazać grupie. Każdy z nas podpisał uwagi i każdy z nas powiedział, że może wejść i złożyć uwagi. Ciężko, tak jak młodzież, ciężko wam przetłumaczyć. No nie, nie, ale nie wchodzimy wszyscy na nas, wejdziemy po kolei. No ale nie, to jest kwestia, to nikt nie... No po co się wiozą po prostu? No a później na następnych szukamy. Nie, nie. No to wejdziemy, będziemy chodzić po kolei. Ale drodzy państwo, jak możecie chodzić po kolei, jeżeli... Jeżeli tutaj też ludzie są, którzy pracują na stanowiskach i mają tę swoją pracę, nie będą... Ale przecież biuro podawcze jest zaraz tutaj za drzwiami. Bardzo dobrze to wiemy. To chodzi o biuro podawcze, żeby coś tutaj. Czy wasze uwagi zostały przyjęte? No wiecie, to na razie zaraz je przyjmą. Tak nam się wydaje, że zaraz je przyjmą. Teraz musimy się zaraz, nie wiem co, narazić chyba, co dokładnie w tym momencie robimy. Ale czego? Rozumiem, że oni nie chcą przyjąć w takiej formie, że każdy podchodzi przyjść, tylko musimy je tutaj zebrać teraz i jakby podać razem w jednym momencie. Tak, pan chce przejść. Dobrze. A może idziemy w drzwi na przykład, to by było pomocne. Kalendarze i wyjdźmy na zewnątrz, bo nie można tutaj. Żeby nie blokować przejścia, bo to jest jedno wejście. Ale też, bo nie chcecie tego. Nie, nie, nie. Proszę, bo to są interesanci, to proszę cię. Kalendarze się nie wpiszemy, jak nie będziemy mieli przyszłość. Przyjęte dla was jest wystarczające. Podpisy. Ale mamy 9 tutaj. Ale po to daliśmy do konsultacji. Dobrze. Tak, właśnie. Dobrze, do każdego. Przepraszam, ja mam propozycję. Każdy z państwa, który ma uwagi, ja poproszę z tymi uwagami. Wejdziemy na biuro podawcze, dostaniecie pismo, że zostało przyjęte i przekażemy do departamentu. Tylko proszę te osoby, które mają uwagi. Dobrze, czyli może bo jedna osoba z każdą uwagą, dobrze? Ej, dobrze, hej. To każdy ma uwagi w ręku, wchodzi. Ale dziękujemy, tylko chodzi o to, że oni są w trybie szkolnym, więc kalendarze roczne nie te, no bo zatem oni mają. Każdy, kto ma uwagi w ręku, wchodzi. Czekajcie, ale proszę. To dajcie. Dajcie, dobra, ja przekażę. Nie może. Tak, zbierajcie. Trzymajcie. No nie, ale poczekaj. Trzymaj te swoje, Dominik, trzymaj swoje. Na razie idę z tym. Poczekaj, bo słuchaj, to jest ten. Nie, 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 Proszę? Ja potrzebuję puste, to wtedy można wziąć potwierdzenie, stempelek na nie. Tutaj nie ma wszystkich. A, nie ma wszystkich, tak? No to... No dobra, ale ty wiesz co? Nie masz... Co myślicie o tej sytuacji? Myślę, że to trochę niepoważne, bo nie jest nas tu milion osób, żeby nas nie mogli wpuścić na umowę. Ale wpuszczają, tak? W końcu? Powoli wpuszczają. Po negocjacjach? Przynajmniej się dało trochę wynegocjować. Złożymy te uwagi dzisiaj, chcą tego czy nie. No, przyniósł ten kalendarz. Jesteście zadowoleni z tego? Z czego, z kalendarzy? Nie! Nie, to się dostaliśmy, ale... No co, ale... Ale zamierzacie wejść wszyscy? Jak to jest? Jak panujecie? No właśnie nie do końca chyba zrozumieliśmy. Nie dogadaliśmy się widocznie ostatecznie.
ale została nam złożona propozycja przyjęcia kalendarzy, prezent dla dzieci. I również pan ochroniarz się zapytał, czy jako młodzież ciężko nam jest jakoś przetłumaczyć język dorosłych na nasz, bo widocznie nie rozumiemy. Tak więc, nie wiem, ja się nie czuję jakoś poważnie potraktowany. To to jest? To jest pudełko, przygotowaliśmy. Aha. Każdy wrzucał swoje uwagi. Okej. Okay. Ile zabraliście u was w szkole? Ponad 80. Wow. Świetnie. I co, uwagi przyjęte? Tak, na super. Okej, tutaj jest biuro podawcze Ministerstwa Energii. I tutaj Państwo zapraszają do tego, żeby złożyć uwagi. Każdy, kto będzie chciał wejść, może wejść, tak? Z tutaj obecnych. Tak? Tak. Tak? Super. No, widać, jak jest dużo, nie?
czyli jak rozumiem, tutaj mamy się tak kierować. Jeszcze... Tak. Dobrze. Nie, to wszystko już. Wydaje mi się, że to wszystko. Czekaj, zapytam jeszcze, tak? Dobrze. Dziękuję. Tak, to już wszystkie uwagi. Co się dzieje?